Kiedyś było takie coś, że u Centuriona na kanale powstał film. Możesz, jakżeż ta lampa świeci po oczach, nie? Czy bać się w nocy, czy nie? No i teraz pytanie techniczne. A jaka to jest noc? Nie, to chyba popołudnie. Jest godzina, aż ja wam pokażę, która. Zobaczcie. 14:17:37, a zatem nie ma nocy. No więc. Ciemno. A ciemno, no to teraz. Czy bać się, czy się nie bać, nie? Bo niektórzy utożsamiali strach nocny z jakąś godziną, taką typu północ, nie? Że może jakieś midnight, coś. Tutaj Basia, uważaj, bo poligon. Także tak to jakoś jest. Tam idzie Basia. Jeszcze wcześniej traper idzie. Generalnie powiedz, Basiu, teraz ja cię trochę oślepię. No. O. No co tam było dobrego do jedzenia? Gulasz. Centurionowy gulasz. Gulasz. Dobry. Bardzo smaczny. Bardzo smaczny gulasz. A w lesie to jeszcze tak podkreślony smak, że... O tej porze, jakbyśmy wracali w sobotę na przykład, taką jesienią, bo w zasadzie to już kalendarzowo to zaraz będzie zima, prawda? W górach to śnieg gdzieś. To... Nie, Mariusz, o tej porze to jeszcze byśmy nagrywali film jakiś typu szara pora dnia. A tu już ciemna pora dnia. O, błoto. O, trzeba to z lekka wyminąć. Ominąć, wyminąć. O, żebym buta nie przyniosła do domu wody. Ale mówiłaś, że Małgosia pojechała. To nie będzie synowa złorzeczyła teściowej. Chcesz, Basia, odgrozić się na wizji Małgosi? Nie. Ja nie chcę wchodzić w żadne konflikty. Chcesz się odgrozić? A za co mam się odgrozić? Małgosia by się śmiała pewnie z tekstu. No i tak to jest. A synowa numer jeden, słuchajcie, ma język tak usposobiony, że jakąś ripostę znalazłaby inteligentną. Tak to jest z Małgosią, nie? Tak to jest z synowymi. Tak to jest z synowymi, nie? A pani profesor to w ogóle wygląda jak taka zła, niedobra teściowa. No nie tylko wygląda, ale też takowa jest, nie? Ajajaj. Tam coś pobłyskuje. Czy znowu to ten wilk, co kiedyś był? Nie, to Mariusz wciska ten, pilotem. I straszy tutaj. Ale zobaczcie, jaki efekt. Weź jeszcze raz rób. Ale to nie, no tak, aż wilk zagwizdał. To, ale kto tam siedzi w tym samochodzie? Tak to jakoś jest. Słuchajcie, no nie ukradli. Tutaj, jak widzicie, znajomy paśnik. O. Pasza wybrana, nie ma. No to żeśmy gulasz zrobili. Tutaj jakieś trzepanie butów, czyszczenie. Nie, przecież do auta nie ma nic. Tak to jakoś jest. Pokażę wam coś. Tak nic tam nie widać, a tam droga. Chyba zaczyna deszcz ze śniegiem padać. Coś... Coś może. Pożegnamy Basia w krótkim filmie. Ja się zastanawiam, czy ten film to nie powstał jako taki, żeby był wypełniacz dla trylogii, nie? Bo ktoś powiedział, że ja tak na ilość idę, nie? No ale żeby nie było trylogii w sobotę. No, jest sobota, trylogia jest. Ja normalnie prawie jak Sienkiewicz. Albo Tolkien. No.
proszę cię. Nie, no co ty, bez przesady. No ale wiesz, Sienkiewicz i Świętokrzyskie to bardzo blisko. Zaraz mi powiedzą, że nadęty helem, gazem, a jeszcze jak się psycholodzy zgłoszą i badacze mojej psychiki, to oj, to wesoło będziesz miał w komentarzach. Tak jest. Słuchajcie, pozdrawiamy was serdecznie i fajnie dzisiaj było po prostu. Ale tu już, o, widzicie, traper rozgrzał pojazd i traperowóz pracuje. O, a jak traper zapalił silnik, to zobaczcie, o, tu już on siedzi przygotowany do jazdy. Możesz pożegnać, jak chcesz. No, hej. Dobra, Basia też zdejmuje te. No to wystarczy, słuchajcie, no. Jeszcze wam pokażemy. Mariusz, zrób długie. O, tak wygląda las na koniec.